Chyba gotowy do gry, najpierw w Pucharze Polskiej, a później w Orlen Superlidze po tej takiej dość długiej przerwie? No myślę, że zawodnicy nasi mają już dość tych przygotowań takich bez meczów. Oczywiście były po drodze w styczniu mecze kontrolne w turnieju i sparring z Lubinem, natomiast każdy, już widać u chłopaków, że każdy chce grać o coś, o stawkę. Już w najbliższym czasie mamy możliwość zagrania o stawkę, czyli o kolejną rundę Pucharu Polski. Jedziemy do Stali Gorzów. No właśnie, przerwę trenerowi, to taki już na stałe, tak jakby przeciwnik w Pucharze Polskiej, na początku Pucharu Polski. No to należy pytać władze ZPRP, które losują, czy dobierają, nie wiem. Natomiast jaki to jest klucz, natomiast bardzo często ostatnimi czasy trafiamy na no prawie lokalnego tutaj rywala, oczywiście rywala takiego z niższej ligi, natomiast blisko Głogowa jedziemy do Gorzowa, do Stali Gorzów i tam będziemy grać w kolejnej rundzie Pucharu Polski. I ten mecz traktujemy bardzo poważnie i zwycięstwo da nam kolejną rundę, gdzie będziemy mogli rywalizować już wtedy, myślę, że z zespołem z Superligi. No właśnie, zespół Gorzowa to drużyna z ambicjami do gry w Orlen Superlidze z pewnością. Czy czymś może zaskoczyć Chrobrego albo w jakiś sposób przeszkodzić w awansie do dalszej rundy rozgrywek Pucharu Polski? My przede wszystkim, mając w perspektywie pierwszy mecz w nowym roku w Superlidze, czyli z Gdańskiem, musimy, to będzie etap przygotowania do tego meczu. Natomiast my musimy przede wszystkim skupić się na sobie i zrealizować te rzeczy, które wdrażaliśmy w trening, we wszystkie treningi w styczniu, w tym okresie przygotowawczym, co próbowaliśmy już w meczach kontrolnych i tych sparingach. I przede wszystkim my musimy, wychodząc jutro na mecz, musimy przede wszystkim zacząć od siebie i skupić się na naszej robocie. Oczywiście jest to zespół groźny, grający bardzo niewygodnie, aktualnie zajmujący trzecie miejsce w lidze centralnej. Natomiast przede wszystkim skupienie się na tym, co my mamy zrobić zarówno w ataku, jak i w obronie, powinno przynieść nam zwycięstwo i awans do kolejnej rundy.